Cześć, witam w kolejnym poradniku z serii sieci komputerowych. Dziś pokażę, jak możemy za pomocą pewnego narzędzia przełączać się pomiędzy sieciami przewodowymi oraz bezprzewodowymi, bez zbędnego wchodzenia w ustawienia kart sieciowych, czy to w panel sterowania, tak aby to wszystko ręcznie pozmieniać. Wystarczy narzędzie, które nam posłuży do przechodzenia pomiędzy kartami bezprzewodowymi oraz przewodowymi. A więc zapraszam. No i ok, znajduję się przed moim komputerem i takie szybkie małe objaśnienie. Jak widzicie, chcę przeskakiwać pomiędzy sieciami bezprzewodowymi i przewodowymi. To oczywiście musicie wejść sobie w panel sterowania centrum sieci, tutaj zmień ustawienia kart sieciowych i po prostu pomiędzy tymi naszymi kartami przeskakujemy, czy to kartą bezprzewodową, kartą przewodową, tak? Ale jest jeszcze fajniejsza sprawa, fajnie możemy to wykonywać, fajniejsze narzędzie, a więc musicie pobrać je ze strony. Już Wam pokazuję. Jest to ta strona. Następnie tutaj przechodzicie do Network Tools. Odszukujemy teraz nasz program. Jest to on, Net Connect Juicy. Przechodzicie teraz na dół tego programu, tej podstrony, może nie programu. I tutaj klikacie ten link Download Net Connect Juicy. Gdy to zrobicie, wypakowujecie program. I wygląda w ten sposób. Programu nie trzeba instalować. Tak to wygląda. Jak widać, mamy nasze dwie karty, czyli karta przewodowa oraz karta bezprzewodowa. Jak widzicie, jestem tutaj na połączeniu przewodowym. I teraz chcę przejść na połączenie bezprzewodowe. Zaznaczam daną kartę i tutaj zaznaczam ten przycisk. Jak widzicie, przeszedłem na połączenie bezprzewodowe. I tutaj w pasku zadań mamy również połączenie bezprzewodowe. Wracamy na kartę przewodową. Jak widzicie, jesteśmy na przewodowym połączeniu. Myślę, fajny sposób, prosty, bez zbędnego odpinania przewodu, czy wchodzenia właśnie w centrum sieci i zmiany ustawień kart sieciowych. Fajne narzędzie, pomocne właśnie w takich sytuacjach, a więc myślę, że poradnik godny uwagi. Jeżeli tak, oczywiście zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i widzimy się z nowymi filmami o komputerach już niebawem. Cześć, hej!